Wracając do tematu, jesteście tacy mądrzy, tacy pewni siebie. Dzisiaj będę oglądał filmy, jak grać lepiej w CSGO i robię konkurs na specjalnie dedykowany film dla mnie. Jeżeli potraficie, to nagrajcie film, w którym tłumaczycie, jakie najczęściej błędy popełniam. Napiszcie Skyen, coś tam, filmik dla Skyena. I tam macie powiedzieć merytorycznie, co robisz źle grając w CSGO. Zróbcie ze mnie progamera. Ja zrobię film, w którym będę oglądał te filmy i osoba, która mi zaimponuje, która sprawi, że będę czuł się błogo. Nie. Osoba, która nagra według mnie najlepszy film, dostanie kosy. Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku pragnę wam przedstawić najlepsze według mnie sposoby na bycie lepszym w CSGO. Film jest dedykowany dla Skyena, którego serdecznie pozdrawiam, więc jeżeli udałoby mi się w jakiś sposób rozpromować ten film, czy to udostępniając na Facebooku, czy chociaż nawet łapkę w górę i komentarz zostawiając, to naprawdę byłby wam bardzo wdzięczny. A nuż akurat Kamilowi, mojemu imiennikowi, spodoba się mój film i akurat ja może otrzymałbym nagrodę, jaką jest nóż. W przypadku wygranej oczywiście rozdałbym wam jakiegoś skina, w zależności od kwoty tego noża, więc możecie na wszelki wypadek zostawić trailing w komentarzu. Tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwszym błędem popełnionym przez większość community CSGO jest brak rozgrywki przed meczem. Wielu z was najprawdopodobniej po przyjściu na przykład ze szkoły myśli tylko o tym, żeby zagrać matchmakinga i w większości przypadków odpuszczamy trening. Według mnie poświęcenie chociaż tych 10 minut na zagranie jakiegoś deathmatcha nie zabierze nam za dużo czasu, ale efekty mogą być bardzo widoczne na meczu. Skoro już przy treningu jesteśmy, to wypadałoby również powiedzieć o trenowaniu aima. W większości przypadków tak samo jak przy deathmatchu odpuszczamy sobie trenowanie naszego aima, co może mieć strasznie negatywne skutki w naszej grze. W opisie zamieszczam wam kilka mapek do właśnie trenowania waszego aima, dzięki którym bez problemu będziecie mogli się bardziej rozwijać i zdobywać doświadczenie. Przechodzimy do kolejnej porady, a mianowicie smoku. Jak dobrze wiecie, posiadanie dobrego aima jest bardzo ważną częścią tej gry, lecz czasami bardziej efektownym stylem gry będzie znajomość przynajmniej podstawowych smoków. Jestem przekonany, że grając w swoje ulubione mapy, w większości przypadków niestety nie znacie dużej ilości podstawowych smoków. Znajomość podstawowych smoków, np. na mirażu, na dżungle, schody i CT, w wielu sytuacjach ułatwi wam wbicie na bombsite A, zamiast rushowanie na pałę z myślą, a nuż się uda kogoś zabić. Dzięki smokom jesteśmy w stanie odciąć naszym przeciwnikom pozycję, którą chcemy zająć. Kombinacja tych dwóch porad, czyli trenowanie aima i smoków, jest w stanie dać nam naprawdę bardzo dobre efekty w zależności od waszego przyłożenia się do ćwiczeń właśnie tych aspektów. Przechodzimy już do kolejnej porady, a mianowicie komunikacji. Jak dobrze wiecie, Counter-Strike to gra drużynowa, po czym możemy wywnioskować, że komunikacja to jeden ze zdecydowanie ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o tą grę. Oczywiście podstawową rzeczą, jaką musimy uczynić, to nauczenie się nazw podstawowych miejscówek w języku angielskim, w zależności od map, jakie gracie. Znajomość miejscówek pomaga określić położenie naszego przeciwnika i przekazanie tej informacji naszym kolegom z drużyny. Oczywiście w przypadku, gdy nic nie powiecie, wasz kolega nie będzie miał bladego pojęcia, gdzie znajduje się przeciwnik, co może przekładać się na przegranie rundy. Oczywiście wypadałoby znać podstawowe zwroty w języku angielskim, ale żeby wszystkie te rzeczy wdrożyć w życie, potrzeba nam oczywiście mikrofonu. Wiadomo jest, że mikrofon za 800 zł będzie znacznie lepszy i wydajniejszy od mikrofonu za 30 zł, lecz taki tani również w zupełności wam wystarczy. Chodzi głównie o to, żeby było was słychać bez większych zakłóceń. Oczywiście, gdy owy mikrofon posiadacie, nie wypada go za bardzo nadużywać, tudzież drzeć mordy. Wtedy w większości przypadków kończy się to dla nas mutem. Ja osobiście nie polecam odpuszczenia sobie kupowania mikrofonu i pisania na klawiaturze na czacie teamowym, ponieważ przeczytanie tego, co napisaliście, zajmuje nam trochę więcej czasu, przez co również dekoncentrujemy się na grze i w dużej ilości przypadków przeciwnik po prostu nas zabija. Następnym ważnym aspektem jest znanie sprayu danej broni.
Znanie Fallouta, broni, której gramy, jest również bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o stanie się lepszym. Polecam Wam nauczenia się sprayu kilku broni, którymi gramy, na przykład w moim przypadku M4A4, AK47 i UMP. Ponieważ kiedy już będziecie mieli to opanowane, nie będziecie musieli w środku meczu zastanawiać się, w którą stronę właśnie Fallouta pociągnąć. Config, czyli zbiór komend, jest również bardzo przydatny nam do stania się lepszym. Do naszego konfigu mogą zaliczać się ustawienia celownika, view modelu i komendy na poszczególne rzeczy. W opisie zamieszczam Wam mój konfig, który zawiera ustawienia mojego celownika, view modelu, dźwięku i wielu innych komend, dzięki którym w CSGO gram się lepiej. Ta rzecz, którą Wam przedstawię, nie jest aż tak ważna, lecz nauczenie się jej znacznie ułatwi nam między innymi przemieszczanie się po mapie. Mowa tu oczywiście o movemencie. W opisie zamieszczam Wam mapę, która zawiera wszystkie najtrudniejsze skoki na danych mapach, które możecie sobie na spokojnie przećwiczyć. Kolejną rzeczą, którą znacznie ułatwi nam życie, jest granie z teamem. W porównaniu do meczy solo, możecie porozumieć się w Waszym ojczystym języku, którego wszyscy rozumiecie. Pomaga Wam to również obmyśleć różne taktyki, kto ma fejkować daną pozycję, gdzie rzucać smoki itd. Oczywiście fajnie by było, żeby posiadali oni mniej więcej te same umiejętności aimowe, co Ty. Żeby na przykład dwóch zawodników znacznie nie odstawało od reszty. Na przykład gra dwóch silverów z trzema orzełkami. Dziewiątą i przedostatnią rzeczą jest nauczenie się prefire'u. Pozwala on nam na zaczęcie strzelania w daną pozycję, zanim zobaczymy przeciwnika. Jeżeli on znajduje się właśnie na tej pozycji, na którą chcemy wyjść z prefire'em, po prostu kończy się to dla niego śmiercią. W opisie również zamieszczam Wam kilka mapek do ćwiczenia tego aspektu gry. I przyszedł czas na ostatnią rzecz, a mianowicie oglądanie profesjonalnych meczy. Podczas oglądania takiego meczu możemy się wiele nauczyć od profesjonalnych graczy, których w danej chwili oglądamy. Na przykład jak zmienić przeciwnika, jakie smoki rzucać, popatrzenia sobie na ich styl gry i wiele więcej rzeczy. Ja osobiście zacząłem spędzać trochę więcej czasu na oglądaniu takich meczy. Nie dlatego, że dany mecz obstawiłem, tylko dlatego, że chcę się nauczyć czegoś nowego. W moim przypadku smoki na danych mapach. No to chyba na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem wielu z Wam, również Tobie Skyen. Staram się przedstawić porady i sposoby na rzeczy, które robiłeś źle po obejrzeniu Twoich filmów. Mam nadzieję, że nagroda główna trafi oczywiście do mnie. W komentarzu, tak jak prosiłeś, zamieszczam swój trailing. Lecz pojawienie się u takiego youtubera, myślę, że też jest nie lada zaszczytem. Mam nadzieję, że będziecie się stosować do moich porad i za parę lat będę miał wielu widzów, którzy posiadają globale i jeżdżą na różnego typu turnieje.